Część pacjentek obawia się zastosowania leczenia systemowego przedoperacyjnego i bardzo pragnie być pierwotnie zoperowana. Zazwyczaj używanym argumentem jest to, że obawiają się, że nowotwór urośnie albo rozprzestrzeni się i będzie nie do opanowania. Jest to oczywiście mylny przesąd. Właśnie po to stosujemy to leczenie przedoperacyjne, żeby zmniejszyć nowotwór i leczenie systemowe przedoperacyjne w przeciwieństwie do leczenia chirurgicznego, które jest przecież leczeniem miejscowym, działa systemowo na cały organizm, czyli na wszystkie komórki, które ewentualnie mogły zostać przez krwioobieg rozprzestrzenione po organizmie. W chwili obecnej uważamy, że. Jeżeli tylko leczenie przedoperacyjne jest możliwe do zastosowania, jeżeli na podstawie badań wstępnych pacjentka kwalifikuje się do leczenia systemowego, należy je przeprowadzić przed leczeniem operacyjnym. I należy z pacjentką porozmawiać, wytłumaczyć szczegółowo, dlaczego taka jest opcja terapeutyczna, że my nie odwlekamy leczenia operacyjnego. Bezpodstawnie, że ma to uzasadnienie w lepszych wynikach leczenia, zarówno kosmetycznych, jak i najprawdopodobniej w odległych przeżyciach, czyli w odsetkach wyleczeń. Kolejnym problemem, z jakim się borykamy, jest strach pacjentek w ogóle przed leczeniem chemioterapią, przed leczeniem systemowym, przed chemioterapią przed powikłaniami związanymi z tym leczeniem. Najczęściej pacjentki boją się nudności, wymiotów, osłabienia, infekcji, utraty włosów. Rzeczywiście leczenie systemowe jest obarczone pewnymi powikłaniami, jednak w tej chwili dysponujemy już takim leczeniem wspomagającym, że te objawy są minimalizowane czasami pacjentki bardzo dobrze znoszą to leczenie. Pacjentka, której zaproponowano przedoperacyjne leczenie systemowe przed operacją, powinna być przekonana i powinna mieć to dobrze wytłumaczone przez lekarza prowadzącego, koordynatora pielęgniarki, że jest to najlepsza opcja terapeutyczna. Rzeczywiście zastosowanie takiej Neoadiuwantowej, czyli przedoperacyjnej chemioterapii, czy immunoterapii, czy hormonoterapii poprzedzającej leczenie operacyjne, umożliwia uzyskanie później lepszych efektów y, kosmetycznych leczenia z, mn, poprzez zmniejszenie się guza. Możemy wykonać, na przykład, leczenie oszczędzające zamiast mastektomii y, dodatkowo ogromną korzyścią, jakie pacjentki odnoszą, są, jest możliwość zaoszczędzenia węzłów chłonnych do pachowego wtedy, gdy pierwotnie stwierdziliśmy przerzuty do węzłów chłonnych pachowych. Pacjentki z przerzutami do węzłów chłonnych pachowych u nas są zawsze kwalifikowane do przedoperacyjnego leczenia systemowego i w przypadku remisji w badaniach obrazowych nie musimy wszystkich węzłów chłonnych do pachowego usunąć, możemy usunąć tylko węzły wartownicze i podejmować dalsze decyzje na podstawie wyniku histopatologicznego tych węzłów chłonnych wartowniczych. Generalnie pacjentki muszą wiedzieć, że przedoperacyjne leczenie systemowe jest w tej chwili standardem w wielu przypadkach nieco większych zmian w obrębie piersi i niemalże w każdym przypadku przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych. Pierwszą informację o możliwości zastosowania leczenia neodiowantowego w naszym ośrodku pacjentka otrzymuje od, lecze, od lekarza prowadzącego diagnostykę, y, koordynującego diagnostykę, jest to w naszym ośrodku chirurg. Y, na podstawie badań obrazowych oraz wyniku biopsji wstępnie informuje pacjentkę, że być może, albo że najprawdopodobniej Rozważymy podczas konsylium opcję leczenia przedoperacyjnego. Ostateczną decyzję podejmuje się w trakcie konsylium wielodyscyplinarnego, w którym uczestniczy y, oczywiście lekarz-onkolog kliniczny, lekarz-chirurg, lekarz-radioterapeuta, y, lekarz-radiolog, patomorfolog. Ten zespół specjalistów. Y, Podejmuje ostateczną decyzję, która z opcji jest najbardziej właściwa i najbardziej skuteczna u pacjentki. Akurat w naszym ośrodku my zapraszamy pacjentki na konsylium. Pacjentki mają prawo uczestniczyć i bardzo często, najczęściej chcą uczestniczyć w konsylium. I właśnie konsylium informuje o preferowanej przez konsylium opcji leczenia, czyli. Tłumaczymy pacjentce, że leczenie przedoperacyjne będzie w niej najbardziej skuteczne. Dalszą edukację prowadzi lekarz prowadzący oraz koordynator leczenia.